trzymając schowy bitów łagodnie, lecz mocno w ramionach, drzewiec uniósł do góry najpierw jedną, potem drugą olbrzymią nogę, przesuwając się na krawędź półki. Palcami stóp, jak korzeniami, czepiał się skały. Ostrożnie, statecznie schodził stopień po stopniu w dół. Kiedy znalazł się między drzewami, ruszył pewnym, długim krokiem w głąb lasu, trzymając się wciąż w pobliżu strumienia, wspinając się coraz wyżej po zboczu ku górom. Wiele drzew zdawało się jakby uśpionych. Te nie zwracały na niego uwagi, podobnie jak na żadne przechodzące lasem stworzenie. Niektóre jednak drżały, albo podnosiły gałęzie nad jego głową, kiedy się zbliżał. A drzewiec, idąc wciąż, coś do siebie mruczał. Z jego gardła płynął nieprzerwany strumień dźwięcznych tonów. Hobbici czas jakiś milczeli, nie wiedząc, dlaczego czuli się bezpiecznie i błogo. A mieli o czym myśleć i czemu się dziwić. I w końcu zrozumieli, że to dla nich olbrzym śpiewa. Pod wierzbami, łąkami tasaryna, chodziłem wiosną. Piękna była i pachnąca wiosna na tasarion. I rzekłem sobie, że wiosna jest dobra. Dziś wszystkie te krainy zalała fala. A ja chodzę po Ambrionie, Auremornie i Aldalom. Po ojczystym kraju moim, po Fangornie, gdzie korzenie w głąb sięgają daleko, gdzie lat więcej przeminęło niż liści. W Tauremorna lom. Zakończył pieśń i dalej szedł w milczeniu. A w całym lesie zaległa taka cisza, że nawet listek nigdzie nie szeleścił. Teraz opowiedzcie mi swoją historię,
ale nie za prędko. Rzekł drzewiec. Hobbici zaczęli więc opowiadać o wszystkich przygodach, jakie spotkały, odkąd wyruszyli z Hobbitonu. Nie trzymali się zbyt ściśle porządku, bo coraz to jeden drugiemu wpadał słowo, a drzewiec też często przerywał mówiącemu, prosząc, żeby wrócił do jakiegoś wcześniejszego momentu lub skoczył naprzód i z góry wyjaśnił dalszy bieg sprawy. Jednakże o pierścieniu nie wspomnieli i nie tłumaczyli ani dlaczego opuścili kraj, ani dokąd zmierzali. Drzewiec zresztą nie pytał o to wcale. Kazał upowielokroć sobie opisywać Shire i okolice. Szczególnie jednak dopytywał się o wszystko, co dotyczyło Gandalfa. A poza tym o sprawki Sarumana. Hobbici szczerze żałowali, że niewiele o tym wiedzieli. Co to za jeden ten Saruman? Spytał Pippin. Czy znasz jego historię? Saruman jest czarodziejem. Odparł drzewiec. Nie znam historii czarodziejów. Pojawili się pierwszy raz, gdy wielkie okręty nadpłynęły za morza. Ale czy przybyli na tych okrętach? Tego nie wiem. Saruman, jak słyszałem, cieszył się między nimi wielkim poważaniem. Został podobno z wyboru głową Białej Rady. Ale nic dobrego z jej poczynań nie wynikło. Teraz myślę, że może Saruman już wtedy knuł jakieś ciemne plany. Zdaje mi się, że zgaduję, do czego Saruman teraz dąży. Chce być potęgą. Jemu w głowie metale i kółka, a żywe stworzenia wcale nie dba. Chyba, że może posłużyć się nimi chwilowo. Dzisiaj to już jasne jak słońce, że Saruman jest nikczemnym zdrajcą. Zbratał się z najpodlejszymi plemieniami, z orkami. Ba, gorzej jeszcze, zamienił orków, zadał im jakiś niebezpieczny czar i Sengardczycy stali się bardzo podobni do ludzi, ale do złych, przewrotnych ludzi. Wielkie złe stwory służą wielkim ciemnościom. Poznaje się po tym, że nie mogą cierpieć słońca. Ale orkowie Sarumana znoszą je, chociaż na pewno ze wstrętem. Ten niegodziwiec i jego sługi pustoszą las. Na skrajach rąbią drzewa dobre, zdrowe drzewa. Niektóre zostawiają zwalone,
żeby gniły na miejscu. Po prostu. Ze zwykłej orkowej złośliwości. Ale większość pni zabierają ze sobą. Żeby nimi podsycać ognie Orthanku. Wiele spośród tych drzew było moimi przyjaciółmi. Znałem je od orzeszka, od nasienia. Wiele z nich mówiło swoim własnym głosem. Dziś na zawsze umilkłem. Pustkowia. Poręby najeżone pniakami i zarosłe cierniem. Za długo się leniłem. Położę temu kres. Mruknął basem. Wy pójdziecie ze mną. Będziecie mi zapewne użyteczni. W ten sposób pomożecie też swoim przyjaciołom. Bo jeśli nikt nie powstrzyma Sarumana, Rohan i Gondor będą zagrożone od zaplecza, tak samo jak są od frontu. Wspólna droga przed nami. Do Isengardu!